Bardzo dziękuję za to powitanie, ale aplauz może należałby się bardziej na końcu albo nie będzie się należał w zależności od tego, w jaki sposób przedstawię tutaj moje tezy, ale serdecznie witam Państwa. Niemiecki profesor jest skonfundowany, przynajmniej taki jest schemat i dlatego nie wiedziałem, czy mam wystąpić tutaj po niemiecku, czy po angielsku. Powiedziano mi, że mam to zrobić po niemiecku. W takim razie dziękuję tłumaczom, ale przygotowałem mimo wszystko dla Państwa prezentację po angielsku, ale to będzie tłumaczone na polski symultanicznie. Jeśli to nie jest początek europejski bardzo dobry, no to co by nim było. Często słyszałem tutaj to wspomnienie o Grecji. Ja nie chciałbym na początku mówić o Grecji, chociaż taka rzecz się narzuca, ale najpierw moja uwaga. Grecja, czy też demokracja ateńska, to była kołyską demokracji i dzisiaj jeszcze jest ciągle traktowana jako przykład bezpośredniej demokracji w przeciwieństwie do demokracji reprezentatywnej, która mniej więcej w XVIII wieku powstawała. W Grecji w czasach Arystotelesa mieliśmy około 30% mieszkającej tam ludności, która miała prawo do głosowania. Pozostali to byli periokowie, którzy nie mieli prawa na pewno głosować. No a teraz będzieli mieli w niedzielę referendum, w którym oczywiście udział społeczeństwa będzie znacznie większy. I teraz w następujących krokach chciałbym przedstawić Państwu moje skromne uwagi na temat tej tematyki, która jest znacznie starsza niż problem Niemcy, Trojka, Grecja, w jakiejkolwiek kolejności byśmy te hasła wymieniali. Całość zaczęło się od Smitha poprzez Karola Marksa aż do lat 20. XX wieku, do czasu wielkiego kryzysu gospodarczego w XX wieku i potem ciągnęło się wyraźnie aż do dzisiaj. Dzisiaj mamy oczywiście zupełnie inne tempo tych przemian, bo wyraźnie ważne polityczne koordynaty uległy zmianie w ostatnich latach, jeśli chodzi w szczególności o wzajemny stosunek demokracji i kapitalizmu. I tutaj jeszcze kilka informacji na początku. Nie powinniśmy mówić o demokracji w liczbie pojedynczej. Tak samo nie powinniśmy mówić o kapitalizmie, ponieważ są różne warianty tych zjawisk i to ma decydujące znaczenie dla wzajemnego stosunku kapitalizmu i demokracji. I jeszcze i na początek jedno takie bardzo proste zdanie. Kapitalizm może egzystować we wszystkich systemach politycznych, w demokracji, w dyktaturze, czy też w czymś, co nazywamy reżimami hybrydowymi, na przykład takimi jak na Ukrainie czy w innych krajach. A więc kapitalizm potrzebuje demokracji, ale demokracja potrzebuje też kapitalizmu. Teraz pozostaje takie pytanie, jakiego kapitalizmu potrzebuje demokracja? I na ten temat chciałbym mówić. Oczywiście nie będę tutaj przedstawiał wszystkich definicji demokracji i kapitalizmu, jak na seminarium naukowym, tylko chciałbym bardzo krótko zwrócić uwagę na to, co ja pod tymi pojęciami rozumiem. I że mamy bardzo różną logikę, jeśli chodzi o gospodarkę rynkową i kapitalizm, chociaż ja używam tych pojęć jako synonimu i również mamy różne definicje demokracji. A potem powiem o tym, jakie nowe przemiany nastąpiły, które spowodowały, że ta krucha koegzystencja między kapitalizmem i demokracją w okresie powojennym na świecie zachodnim mogła funkcjonować. Można kapitalizm albo te różne formy kapitalizmu
rozróżniać, widząc z jednej strony kapitalizm anglosaski, na przykład w Stanach Zjednoczonych występujący, to jest taki kapitalizm, który mówi, że państwo jest odchudzone i przede wszystkim państwo ma wycofać się z decyzji gospodarczych jak najdalej. To jest kapitalizm określany przez Karla Polaniego jako disembedded kapitalizm, który w ostatnich 3 dziesięcioleciach w zasadzie nie miał nic do powiedzenia w regulacjach społecznych i politycznych. To jest oczywiście różnica w stosunku do europejskich form kapitalizmu, takiego, jaki panuje we Francji na Europie i w Europie kontynentalnej, gdzie mamy formy znacznie bardziej skoordynowane, gdzie państwo ma znacznie większy udział w PKB, gdzie działa państwo regulacyjnie, koordynująco, włączając się w rynek, na przykład rynek pracy w szczególności. A oczywiście znacznie mniej ingerując w rynki kapitałowe i finansowe. Ale tak czy inaczej mamy tutaj zupełnie inną formę kapitalizmu, chociaż pewne podobieństwa w stosunku do kapitalizmu anglosaskiego jednak istnieją. Potem jeszcze mamy bardzo szczególną formę kapitalizmu w Chinach. Tam jest rzeczywiście taka wyraźna dyktatura. Jednocześnie mamy takie pomieszanie kapitalizmu kontrolowanego przez państwo, zgodnie z kryteriami manchesterskimi Marxa i Engelsa z XIX wieku, w szczególności jeśli chodzi o prawa pracownicze. Potem mamy jeszcze kapitalizm oligarchiczny, taki gangsterski, który na początku lat 90. funkcjonował i na pewno Rosja, Ukraina są najlepszymi przykładami takiej formy kapitalizmu. Tak jak powiedziałem, ten kapitalizm występuje w różnych formach i zawsze dopasowuje się do różnych reżimów politycznych. I nie trzeba koniecznie pojechać do Chin, żeby coś takiego obejrzeć. Można pojechać do Singapuru. Tam jest jeszcze inny wariant, na przykład w Chile. Mamy monetarystyczny wariant, który w zasadzie zaczął się w 1973 roku od Pinocheta. I myślałem, że mam slajd na temat demokracji, ale nie mam, więc krótko o tym tylko powiem. Dass Wahlen, freie, faire Wahlen schon allein die Demokratie ausmachen. Mówił, że wolne wybory już same müssen eingebettet sein in andere, wie ich es nenne, Teilregime. Es müssen garantierte politische Rechte da sein. Diese Rechte müssen wiederum geschützt sein durch klare zivile Bürgerrechte. Sie brauchen drittens eine klare Kontrolle, insbesondere der Exekutive, aber auch der Legislative, der Gerichte müssen unabhängig sein, ganz zentral. Und dann gibt es einen fünften Punkt, der ganz besonders heute relevant ist. Dieser fünfte Punkt heißt, es sollten nur jene Autoritäten und Institutionen berechtigt sein, allgemeinverbindliche Entscheidungen zu treffen, die durch eine demokratische Gewalt dazu legitimiert worden sind. Ich komme darauf zurück, weil ich glaube oder sehe oder meine Indikatoren dafür zu haben, dass immer mehr weniger demokratisch legitimierte Akteure eine ganz wichtige Rolle spielen im internationalen Wirtschaftsgeschehen. Das sind nicht nur Zentralbanken, sondern das sind Wirtschaftsregime wie die World Trade Organization oder andere internationale Organisationen. Diese Form der Demokratie wird herausgefordert durch unterschiedliche Herausforderungen. Ich spreche auch lieber über Herausforderungen der Demokratie als einen ganz schlecht definierten Begriff.
Krise der Demokratie. Wir wissen nicht genau, wann die anfängt, wann die aufhört. Wir wissen das nur, wenn ein demokratisches Regime kollabiert. Herausforderungen sind Globalisierung, und zwar insbesondere die ökonomische Globalisierung, aber auch eine Heterogenisierung, das heißt eine Pluralisierung ethnisch, religiöser und anderer Art der Demokratie. Und was der große Hit natürlich von Piketty war, eine seit drei Jahrzehnten kontinuierlich anwachsende socjoekonomische Ungleichheit, to jest nierówność społeczno-ekonomiczna, która powoli przekształca się w polityczną nierówność. Vorlesen, ja oczywiście nie będę tego wszystkiego verweisen, Państwu szczegółowo czytać, tylko chciałbym wskazać na to, że kapitalizm i demokracja posługują aber się auch innymi logikami, haben. A mimo to mają Im Kapitalismus pewne cechy wspólne. Hat derjenige das sagen oder diejenige, die über die Eigentumsrechte verfügt oder als Manager die über diese Rechte verfügen darf. Also es ist private property, Privateigentum, während Macht in Demokratien nur legitimiert ist, wenn sie aus allgemeinen und freien und fairen Wahlen entsteht. Die Demokratie ist zumindest in der Theorie dem Allgemeinwohl verpflichtet, während der Kapitalismus auf einem individuellen Gewinn, Profit basiert. Und damit auch eine bestimmte Ungleichheit benötigt, konstitutiv benötigt, das heißt Ungleichheit reizt gewissermaßen wirtschaftliche Aktivitäten an. Die Frage ist, wie stark diese Ungleichheiten sein können, damit sie auch unter kapitalistischen Bedingungen noch funktional sind. Beide benötigen einen rechtlichen Rahmen, der geht sehr viel weiter in der Demokratie. Ein Kapitalismus kann auch als Legalstaat existieren, aber es muss eine rechtliche Garantie der Investoren existieren. Das kann man sich richtig in Reinkultur in Singapur anschauen. Vielleicht ist Singapur tatsächlich auch so etwas, was unsere Zukunft an die Wand malt. Ich belasse es dabei, sage aber noch einmal hier, ich behaupte aus einer normativen Sicht, dass die Demokratie eine höhere normative Dignität besitzt, als dies der Fall ist bei der kapitalistischen Wirtschaftsweise oder der Marktwirtschaft, die im Wesentlichen dadurch ihre Legitimation erhält, dass sie effizient ist, effizienter als jedes andere Wirtschaftssystem und damit auch Wohlfahrt, ökonomische Wohlfahrt produziert. Es ist ein Lapsus linguae, ein entlarvender Sprachfehler oder vielleicht doch die Wahrheit von der deutschen Kanzlerin gewesen, wenn sie davon in der Griechenland-Krise davon gesprochen hat, dass die Demokratie marktkonform sein müsse. Wenn Sie sich das genau ansehen, heißt es, der Souverän ist der Markt, die Demokratie hat sich anzupassen, während es völlig klar ist in jeder demokratischen Doktrin, der Souverän ist das Volk, und die Ökonomie hat sich anzupassen. Aber ganz offensichtlich hat sich hier etwas verschoben und die Kanzlerin hat das sehr präzise auf den Punkt gebracht. Auch hier will ich nur ganz knapp etwas sagen. Ich habe von einem goldenen Zeitalter der Koexistenz von Kapitalismus und Demokratie gesprochen. Ich sage nicht, dass es ein goldenes Zeitalter der Demokratie gegeben hat. Ich glaube nicht, dass die Demokratien heute schlechter sind, als sie in den 60er oder 70er Jahren waren. Müsste ich nur mal die Frauen hier im Raum befragen, ob sie lieber in den 60er Jahren gelebt hätten. In der Schweiz durfte man nicht einmal wählen in den 60er Jahren. In den USA durfte in sechs Staaten durften Afroamerikaner, die damals gerne auch Nigger genannt wurden, nicht wählen. And who the hell kann dann wirklich sagen, dass
nie mieli prawa wyboru, nie mieli prawa głosowania, także były różnego rodzaju sytuacje, które nie wskazywały, że było lepiej. Ale z drugiej strony w tym okresie mieliśmy gospodarki narodowe w przeciwieństwie do obecnych globalnych. To nie dotyczyło samej wymiany towarów i usług, ale przede wszystkim kapitału. Etwas verschoben. I na pewno tutaj in dieser Phase, zmiany. Die man etwa von 1950 bis zu dem Auftauchen von Margaret Thatcher und Ronald Reagan do pojawienia się Margaret Thatcher i Ronalda Reagana, drei Jahrzehnte eines keynesianischen Wohlfahrtsstaats mit großen Unterschieden. Deutschland war nie richtig keynesianisch. Und war ein bismarckianischer Wohlfahrtsstaat, aber sie haben das in Frankreich gehabt, sie haben das sogar in Italien gehabt und było to przynajmniej w jakimś stopniu w krajach skandynawskich, also hier gab es eine precarious balance, eine prekäres Gleichgewicht zwischen den beiden Systemen. Das hat sich geändert mit das, was man Finanzialisierung nennt, financial Kapitalizm jest vielleicht nicht einmal der richtige Ausdruck. Diesen Ausdruck gab es schon in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Soll heißen, mit Beginn der 80er Jahre und mit einem Höhepunkt des Washington-Konsensus 1990 sind Kapitalverkehrskontrollen weitgehend abgeschafft worden, Kapitalmärkte globalisiert worden. Der Staat sozusagen hat sich durch demokratische Entscheidungen getrieben durch die USA stark, selbstentmächtigt, könnte man sagen. Hat sich selbst seine Instrumente weitgehend beraubt. Wir kennen alle ein, wenn globale Firmen wie Google auftreten und sagen, wir kommen nur zu euch, wenn wir die ersten vier Jahre überhaupt keine Steuern zahlen. Oder wir kommen nur zu euch, wenn wir kaum Steuern zahlen. Das ist sozusagen das Erpressungspotenzial, das große Marktakteure, Finanzakteure gegenüber den nationalen Ökonomien. Mówimy tutaj o potencjale, który leży po stronie międzynarodowej korporacji względem państw narodowych. Jeśli rzucimy okiem na rolę banków centralnych, należy zadać sobie pytanie, dlaczego najważniejsi gracze polityczni, to znaczy banki centralne, są najmniej kontrolowane demokratycznie. Zwykle to jest tak, że die muss gewissermaßen den Experten überlassen werden. Und ich glaube, dass es einen Trend gibt hin zu Expertokratien. Und die Bürgerinnen und Bürger und die Bevölkerung wird wahrscheinlich Ja dazu sagen. Das sehe ich als negativen tej właśnie zmianie tendencji. Widzę tutaj ja przynajmniej taką tendencję odejścia od demokracji w kierunku ekspertokracji. Krótko, oczywiście, to jest Gini w społeczeniu Giniego wybranych w 12 państwach. OECD w latach 1980-2010, ale oczywiście sehen Sie nie jest hier, to pełny wenn, obraz nierówności gospodarczej. Tutaj mamy z kolei USA, eine der ubóstwo. Länder dieser Welt haben mamy die fast bis 20% do 20% gehen, dochodzące ubóstwo. Tutaj powoli, tutaj znowu wzrasta. Od początku mniej więcej lat 2000 w Niemczech też to widać, że ubóstwo rośnie, coraz większy procent ludzi żyje w ubóstwie. Demokracja oczywiście też jest teoretycznie pewnym problemem. Rozmawialiśmy już o tym, że jeśli mamy nierówność ekonomiczną, to przekłada się to na nierówność polityczną, w związku z tym coraz mniej ludzi chce głosować i tak naprawdę jedna trzecia albo nawet połowa ludzi przestaje uczestniczyć w życiu politycznym. Wszystkie te piękne, nowe inicjatywy są skierowane do klasy średniej, także partycypacja obywatelska, zaangażowanie obywatelskie, to wszystko są inicjatywy kierowane do klasy średniej, która
Owszem, przyjmuje te inicjatywy i partie nie próbują mobilizować tych niezainteresowanych udziałem w wyborach wyborczych. Tutaj z kolei mamy Pikettiego, a konkretnie jeden z wykresów, który pojawił się w jego książce. 0,1% jak praktycznie krzywa. Tutaj mieliśmy lata 20, koniec lat 20, coraz mniej, 0,1% najbogatszych ludzi tutaj ma coraz mniej, a teraz tutaj wracamy, ta krzywa znowu poszła w górę, jest mniej więcej teraz na poziomie wyższym nawet niż przed kryzysem w latach 20 XX wieku. Króciutko. I podsumowując, widzę tutaj następujące wyzwania, na które jeszcze nie znaleziono rozwiązania. Po pierwsze, mówiłem już tutaj o wykluczeniu nie tylko przy wyborach, ale także przy innych formach partycypacji politycznej. I jeżeli teraz rzucimy okiem na nasze organizacje pozarządowe, na te nasze NGOsy, widzimy, że tam są bardzo dobrze przygotowani, świetnie wykształceni ludzie. I tam raczej do organizacji pozarządowych nie trafiają ludzie z tych gorzej wykształconych warstw społeczeństwa. Tak więc pewna podstawa kognitywna musi się pojawić, żeby ktoś się zaangażował jako obywatel. Tak więc mamy tutaj do czynienia z pewną selekcją, z którą nie potrafimy sobie poradzić. Mówiłem także o tym, że mamy do czynienia z finansjalizacją, która sprawia, że państwa są coraz mniej odporne na ciosy, coraz bardziej narażone na szantaż za pośrednictwem inwestycji bądź groźby przeniesienia inwestycji czy przeniesienia jakiejś liczby miejsc pracy do innego kraju. I teraz, jeśli mówimy o teoriach spiskowych, dlaczego Syriza nie próbuje dotrzeć tak naprawdę do tych, którzy zalegają z podatkami, tych bogaczy greckich? Ano dlatego, że obawia się wtedy jeszcze większego odpływu kapitału z Grecji. To jest moim zdaniem prawdziwy powód, dlaczego Syriza nie robi tak, jak można by było oczekiwać po partii lewicowej. Widzimy tutaj jeszcze raz jakość demokracji. 100 różnych wskaźników branych było pod uwagę, jeśli mówimy tutaj o sprawiedliwości społecznej, także 20 różnych wskaźników, to widzimy, że tutaj mamy bardzo jasną korelację. Im bardziej fair są szanse dla obywateli danego państwa, tym wyższą jakość ma demokracja. Tutaj mamy Polskę, mniej więcej poniżej średniej. To są oczywiście wartości przeciętne z lat 2000-2010, a na pewno w ciągu ostatnich lat Polska dzięki rozwojowi gospodarczemu, dzięki tej dynamice zyskała tutaj i poprawiła swoją pozycję. W tym miejscu chciałbym powrócić jeszcze do jednego punktu i powiedzieć, dlaczego ta nierówność, jeśli chodzi o dochody, jeśli chodzi o dostęp do edukacji, odgrywa tak dużą rolę w przypadku demokracji. W ciągu ostatnich 30-40 lat mieliśmy okazję zaobserwować, że duże organizacje społeczne podlegają erozji. Dotyczy to dużych partii politycznych. Mamy tutaj zdecydowanie spadek nie tylko członków takich partii, ale także spadek liczby wyborców. Mam tutaj na myśli także erozję związków zawodowych. Tak naprawdę
te organizacje do tej pory były swego rodzaju interpretatorem rzeczywistości i wyjaśniały świat wielu ludziom. I tak naprawdę po tak zwanym cognitive shortcut mamy tutaj do czynienia z nową sytuacją. W związku z tym kapitał edukacyjny odgrywa coraz większą rolę, a my mamy do czynienia z taką sytuacją, której najlepiej wykształceni to są zwykle najbogatsi, ponieważ ta najlepsza, najbogatsza klasa ma pieniądze na przykład na kształcenie swoich dzieci na najlepszych uniwersytetach. Tak więc odgrywa to bardzo negatywną rolę, jeśli chodzi o zróżnicowanie społeczne. I wreszcie jeden z moich ostatnich slajdów. Mówimy tutaj o dominacji w tym nowym stanie nierównowagi. Empire of speed. Coraz szybciej obraca się kapitałem. Presja wywierana na parlamenty. W ciągu tygodnia parlament ma poradzić sobie z jakąś bardzo skomplikowaną, kompleksową sprawą, natomiast z drugiej strony demokracja potrzebuje czasu, nie może ulegać presji. Niemiecki parlament, czyli Bundestag, został upomniany przez Federalny Trybunał Konstytucyjny, ponieważ zbyt szybko chciał uchwalać odpowiednie ustawy i dopiero Federalny Trybunał Konstytucyjny upomniał niemiecki Bundestag, że demokracja potrzebuje czasu. Tak więc także to jest dowodem na rosnącą dominację graczy gospodarczych, graczy ekonomicznych. Żeby podsumować to wszystko, powiem tylko, że demokracja potrzebuje kapitalizmu, ale powinien to być kapitalizm regulowany, powinien to być politycznie odpowiednio osadzony kapitalizm, powinien ten kapitalizm spełniać pewne kryteria socjalne, bo w przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z dominacją rynków i w przeciwnym razie suwerenem nie będzie naród, tylko kapitał. Te wszystkie scenariusze kryzysów określone przez na przykład Habermasa czy przez innych sławnych kolegów w latach 90. te scenariusze inspirowane marksizmem tak naprawdę nie mówią o kryzysie kapitalizmu, tylko o jego triumfie, ponieważ to triumf kapitalizmu jest właściwym problemem demokracji. Na tym kończę, po to, żebyśmy mieli wystarczająco dużo czasu na wymianę poglądów i dyskusję i już się cieszę na Państwa krytyczne uwagi. Dziękuję za uwagę.